cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. W porannej rozmowie w cztery oczy witam Państwa Aneta Skomorowska. Moim gościem jest dzisiaj Łukasz Nowak, komendant OSP Chrząstowice. Dzień dobry. Witam serdecznie, komendant gminny o jednostek OSP gminy Chrząstowice. To jest ważne, skoro pan poprawia. Oczywiście, tak? Ponieważ istnieje OSP Chrząstowice, której nie jestem członkiem, a jestem członkiem, właściwie prezesem OSP w Suchym Borze. No to jak już mamy te szczegóły ustalone, to teraz prosimy o kilka szczegółów dotyczących zawodów strażackich, które za mniej więcej 3,5 godziny rozpoczną się w Chrząstowicach. Dokładnie. Zawody rozpoczną się przemarszem wszystkich jednostek spod remizy w Chrząstowicach przy ulicy Dworcowej na teren placu ćwiczeń. I tam następnie zostaną rozegrane, jak co roku, gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek gminy Chrząstowice w dwóch konkurencjach, sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniach bojowych. To będą widowiskowe zawody? Widowiskowe, jak zawsze. To znaczy dla nas jest to norma zgodnie z regulaminem. Więc sztafeta może mniej ciekawa, natomiast bojówka popularnie nazywana, czyli ćwiczenia bojowe, no to jest już, są to już ćwiczenia z wykorzystaniem wody, pompy pożarniczej, rozwijania węży itd., itd. Jak one dokładnie wyglądają, gdyby ktoś się zastanawiał, czy się wybrać na te zawody, czy nie, jako widz? Na początku rozpocznie się to meldunkiem wójtowi, tudzież komendantowi zawodów, zgrupowaniem wszystkich jednostek, przywitaniem i tak dalej. Następnie sprawy organizacyjne, papierkowe sprawy, no ale to trwa króciutko. Tak, jest, trwa króciutko. Właściwe zawody rozpoczną się sztafetą pożarniczą. Jest to sztafeta 7x50, gdzie strażacy pokonują na każdym odcinku pokonują jakąś tam przeszkodę, podając sobie jednocześnie prądownicę strażacką, na końcu meta i uzyskany czas razem z ćwiczeniami bojowymi sumuje się i dzięki temu w danej grupie ustala się klasyfikację końcową. Strażacy, rozumiem, w pełnym uzbrojeniu, że tak to nazwę. No nie do końca, może nie w pełnym uzbrojeniu. Pełne uzbrojenie to mamy takie, jakich jedziemy do działań. Staramy się nie komplikować sobie życia, ponieważ to można w koszarówce zrobić lub innych strojach sportowych. Oczywiście regulamin swoje, więc dla drużyn regulaminowych mówimy tutaj o seniorach zarówno męskich, jak i żeńskich, czyli grupa A i C. Obowiązuje pełen regulamin, który jest zapisany, obowiązujący dla całej Polski, natomiast drużyny MDP mają trochę łatwiej, nie mają pewnych przeszkód, no to oczywiście ze względu na to, że to młodzież startująca, trudno, żeby skakali przez ponad dwumetrową mur tak zwany, czy wskakiwali na jakieś ławki wysokie, no tudzież inne skomplikowane przedmioty, które dla dorosłych nie są jakimś tam wybitnym problemem, no, natomiast dla dzieci mogą sprawić naprawdę duży problem. A te przeszkody, które dzisiaj będą strażacy pokonywać, to jakie to są przeszkody? Zaczyna się bieg od dokręcenia odcinka do rozdzielacza, następnie drugi. Powoli, tak jakby ktoś nie był strażakiem. Dobrze, dobrze. Odcinek strażacki, czyli tak zwany wąż strażacki, popularnie nazywany. On jest zwinięty w podwójny krąg, czyli normalnie zwinięty, tak jak standardowo zwijają go strażacy. I pierwszy zawodnik ma za zadanie dobiec do niego, a następnie podłączyć go do rozdzielacza. To jest tyle, co ma zrobić. Następnie udaje się dalej, w strefie zmian podaje następnemu zawodnikowi. Ten z kolei ma do przeskoczenia płotek. Taki zwykły wysokości płotka lekko atletycznego, taki to też jest. Kolejnym punktem jest, kolejnym po zmianie oczywiście jest przeskoczenie tak zwanego rowu, popularnie nazywanego. Jest to nic innego jak przeszkoda o szerokości 2 metrów do po prostu przeskoczenia, tak, dla zasady. Kolejnym punktem są 3 tyczki, przez które musimy zrobić slalom, musi zrobić zawodnik. Następnie do pokonania równoważnia, dosyć długa, może nieskomplikowana, ale trzeba to też wyćwiczyć. Po równoważni, nie pamiętam jakiej długości, następuje przeskoczenie przez mur. To jest po prostu ściana wysokości 2 czy 2,20 metra. Podanie do następnego zawodnika, który to kończy, podłącza odcinek do rozdzielacza i rozwija odcinek łącznie z prądownicą na linię mety. Powiedział pan na początku tej rozmowy, że sztafeta to jest ta mniej widowiskowa część. Dobrze zrozumiałam? Bo tak, jest druga część zawodów. Tak, bo sztafeta odbywa się raczej dookoła, zawsze w jakimś tam ustalonym porządku i tam się dużo nie zmienia, poza tym, że ludzie biegają, podają sobie. Jest widowiskowa, ale nie tak bardzo jak bojówka, bo na bojówce się już więcej dzieje. No właśnie, co na tej bojówce?
Strażacy mają za zadanie zbudować linię gaśniczą, właściwie dwie linie gaśnicze, linię główną, dwie linie gaśnicze, zbudować linię sawną, no i to oczywiście wszystko robimy na czas. Czyli mamy zbiornik wodny, do zbiornika, obok zbiornika wodnego w niedalekiej odległości stoi motopompa i tą, i aby zakończyć ćwiczenie, strażacy muszą strącić przeszkody, tam są pachołki ustawione i tarcza do złamania lub obrotowa na poszczególnych liniach. I aby to zrobić, no to niestety musimy złożyć całą tą linię, czyli musimy zasać ze zbiornika wodę i podać ją aż tam na sam koniec naszego boiska, czyli naszej próby ćwiczeń. Czy to jest tak, że zawsze to się udaje, jest kwestia tego tylko, która drużyna zrobi to szybciej, czy może coś pójść nie tak i zadanie będzie niewykonane? Zawsze może pójść coś nie tak. Są mistrzowie Polski, są mistrzowie powiatu, mistrzowie województwa, którym też się czasami noga potyka. No oczywiście u nas jest faworyt, jeśli chodzi o drużynę. Jest to dobra drużyna, Zdębia, drużyna seniorów. No jakby nie patrzeć, jest ona faworytem, bo od kilku lat wygrywa w swojej grupie seniorów zawody. No i tak też jest faworytem w dniu dzisiejszym, więc zobaczymy, jak będzie, bo życie czasami lubi spłatać figla i zaskoczyć. Tak, więc zarówno strażacy Zdębia, jak i z innych jednostek muszą być gotowi na pierwsze miejsce. A co dla publiczności oprócz tego widowiska? Będzie coś jeszcze? Jakieś atrakcje? Czy będą jakieś atrakcje? Przyznam się szczerze, nie wiem do końca, natomiast główną atrakcją będą same zawody. Natomiast na miejscu ćwiczeń raczej nie przewidujemy nic więcej. No każdy będzie mógł się oczywiście zapoznać z tymi drużynami, porozmawiać z nimi, no a może gdzieś tam wyląduje w basenie nawet. Takie zawody cieszą się dużym zainteresowaniem publiczności? Myślę, że tak. Na terenie gminy to są tacy standardowi, może źle powiedziane, tacy zaufani fani strażactwa, strażackiego fachu. Nie ukrywam, że zawody na terenie gminy robi się tak naprawdę również dla młodzieży i dla dzieci, ponieważ one są w jakiś tam sposób widowiskowe i to są elementy straży pożarnej, które można zobaczyć na zewnątrz. Nie mówimy tu o żadnych akcjach, które no, za każdym razem wiążą się z jakimiś tam nieszczęściami, zarówno ludzkimi, jak i po prostu nieszczęściami, bo straż pożarna raczej nie wyjeżdża do rzeczy, w cudzysłowie nazwijmy, ciekawych, tylko zawsze jest to związane z jakimś cierpieniem czy czyimś, coś się po prostu dzieje, tak? Natomiast tutaj można zobaczyć strażaków z innej całkowicie perspektywy. To jest taki sport strażacki dla ochotników. A czy to zachęca na przykład młodzież do tego, żeby się zgłaszała do drużyn strażackich ochotniczych? Tak właśnie. To jest ten najważniejszy punkt, który przysługuje, właściwie który mamy gdzieś tam z tyłu głowy, ponieważ ktoś musi po nas przejąć schedę później. My się starzejemy, jak każdy, więc ktoś musi po nas przejąć pewne obowiązki w remizach i w ochotniczych strażach. A ta młodzież jest przygotowywana właśnie poprzez zawody do różnych funkcji, które potem mogą w OSP przejąć i to się sprawdza. Ja startowałem jako młody i do dzisiaj jestem. I tak samo młodsi, którzy startowali do tej pory, już też są normalnie seniorami i mogą jeździć do działań, działać. I to w ten sposób się odbywa cały czas. Musimy zmieniać ekipy, właściwie ją nabywać cały czas, więc szkolimy młodzież do tego, aby startowała, a jednocześnie zarażamy ją pasją straży pożarnej. I chyba coraz więcej kobiet się tym interesuje, bo w tych zawodach, które już za kilka godzin, będą trzy drużyny kobiece, tak wyczytałam. Tak, dokładnie, będą trzy drużyny kobiece. Prawie zawsze mamy ze dwie drużyny, w tym roku trzy drużyny. No nie ukrywam, że kobiety u nas w straży odgrywają coraz większą rolę i to nie tylko u nas w gminie, ale generalnie na terenie całego województwa polskiego, jak i powiatu. No i nie tylko tutaj mówię o zawodach sportowych, mówię również o kwestiach udziału w zarządzie, czyli są we władzach i strukturach jednostek OSP i tutaj warto podkreślić samą wiceprezes zarządu głównego, panią druhną Teresę Ciszbierę, która jest z województwa polskiego. Jak również jeżdżą czynnie do działań i sprawdzają się naprawdę, także mogę tutaj z czystym sumieniem polecić pracę kobiet, bo robią tą samą robotę, co my, naprawdę. To może dzisiaj okaże się, że właśnie drużyna kobieca będzie tym czarnym koniem zawodów? Powiem tak, jeśli chodzi o drużyny kobiece, to na pewno wszystkie znajdą się na podium, bo jeżeli są trzy, to na pewno trzy pierwsze miejsca będą zajęte. Osobna kategoria jest. Tak. Dla każdej kategorii jest kategoria seniorów, mówimy tu o mężczyznach i o kobietach, MDP dziewcząt,
czyli młodzieżowe drużyny pożarnicze dziewcząt, jak również chłopców i zuchy. A dlaczego jest osobna kategoria dla kobiecych drużyn? Panowie boją się tej konkurencji? Tu raczej chodzi o czasy, aby zweryfikować na tym samym poziomie o czasy. No naprawdę, jeśli chodzi o seniorów, dobrze przygotowanych do zawodów, to są bardzo wyśrubowane czasy, szczególnie jeśli chodzi o bojówkę. Naprawdę, to są kilkadziesiąt sekund, 40-30 sekund na wykonanie tego ćwiczenia, to jest naprawdę bardzo dobry czas. Są oczywiście drużyny kobiece, które dorównują tym czasom, ale nie jest ich tak dużo jak męskich. Tu raczej chodzi o to, żeby było w tych samych grupach. Zapomnieliśmy, że będą oldboye u nas, dwie drużyny, więc to też jest jako osobna ile kategoria. Plus? Jaki to jest wiek? No tak, staramy się, żeby to było 50+, ale jeżeli ktoś się czuje oldboyem, no to będzie mógł startować. Nie czuję się już seniorem, ale oldboyem, także może, znaczy oczywiście seniorem, mówimy tu w cudzysłowie. Mhm. Ja się nie czuję seniorem, ale chodzi o to, że nie jest pan taką młodzieżą, tak jest. No nie mam poniżej 18, niestety nie masz takiej możliwości, więc nie mogę wystartować w młodzieżowych drużynach. To wszystko będzie można zobaczyć dzisiaj w Chrząstowicach. Proszę przypomnieć, w jakich godzinach zawody, jakby ktoś chciał. Od 11:30 zaczynamy, więc myślę, że 12 godzina to będzie idealne, żeby podjechać i obserwować zawody. Jeden ze sposobów na spędzenie niedzieli. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Łukasz Nowak, strażak ochotnik. Dziękuję bardzo. W cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole.